Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym Daily Vlogu. Po raz kolejny na kanale była przerwa i przyznam Wam się szczerze, że już trochę mam dość tych przerw, ale jakbyście mnie zobaczyli w zeszłym tygodniu, to byście mnie nie poznali. Teraz na szczęście już wyglądam w miarę, ale nie wiem dlaczego obudziła się nagle moja alergia. I to było strasznie dziwne, bo przyznam Wam szczerze, że na początku myślałam, iż mam zapalenie spojówek. Obudziłam się pewnego dnia zupełnie bez żadnych objawów w poprzednim dniu, z całymi czerwonymi, zapuchniętymi oczami. I oczywiście od razu poszłam do apteki, akurat miałam do zrealizowania też recepty. Tego dnia nawet próbowałam dla Was nagrywać vloga, ale wyglądałam tak koszmarnie, że nie zdecydowałam się go opublikować. I okazało się, że to jest alergiczne, bo dostałam kroplę właśnie na opuchnięte alergiczne stany i one mi pomogły tak po 3-4 dniach, więc dzisiaj już nie jest tak źle, ale byłam śmiecie przekonana, bo wiecie, nie kichałam, nie miałam kataru, tylko właśnie zatykowało mi oczy, więc coś ciekawego. A dzisiaj nagrywam dla Was vloga, bo po pierwsze stęskniłam się z nagrywaniem filmów, w szczególności za nagrywaniem vlogów. Po drugie, dzisiaj idę na drugą dawkę szczepienia, a chciałam dla Was nagrywać też właśnie vloga, kiedy miałam pierwszą dawkę, ale się nie wyrobiłam czasowo. Ostatnio w ogóle mam jakiś taki bardzo gorący okres. Oczywiście nie licząc pogody, bo do nas znowu idą jakieś wielkie upały i dzisiaj znowu jest ciepło, ale pomijmy tą kwestię. Jeżeli chodzi o to, dlaczego zdecydowałam się na szczepienie, to Was pewnie zainteresuje, bo jak wiecie, ja do tej pory nie mówiłam Wam, czy zamierzam się szczepić, czy też nie. Odpowiadam zgodnie z prawdą, że po prostu jak będę miała chwilę, to poczytam wszelkiego rodzaju informacje medyczne, przeanalizuję to wszystko na spokojnie i podejmę decyzję. I tak też zrobiłam. Po wielu konsultacjach, w tym właśnie po konsultacjach z moją mamą w szczególności, doszłyśmy do wniosku, że u mnie niestety może wejść powikłania, słuchajcie, na nerki, bo już była taka sytuacja. I jak ja się samego COVID-a nie boję, bo wiem, że ja mam dobrą odporność, że tak naprawdę zachowując środki ostrożności, wiecie, ja normalnie funkcjonowałam, chodziłam z domu, nie byłam z tych osób, które siedziały właśnie w czasie pandemii w czterech ścianach. Oczywiście chodziłam na spacery, starałam się chodzić tam, gdzie by nie było ludzi i tak dalej, ale mimo wszystko nie trząsłam się, nie panikowałam, że jest COVID, to stwierdziłam, że kurczę, pomimo tej dobrej odporności może się zdarzyć taka sytuacja, że po prostu powikłania pójdą mi na nerki. Taka sytuacja już miała miejsce kilkanaście lat temu, chyba jak jeszcze byłam, nie wiem, czy to była końcówka podstawówki, czy początek gimnazjum. I słuchajcie, wylądowałam nawet w szpitalu na tydzień. I właśnie lekarze próbowali mi ogarnąć moje nerki. O dziwo, nie miałam żadnej niewydolności, wiecie, tylko po prostu straszne bóle i straszne kolki spowodowane właśnie powikłaniami. Chyba też miałam ileś, że bóle, kolki, to chyba też zapalenie nerki, z tego co pamiętam. I byłam na kroplówkach, byłam na lekach, byłam w szpitalu przez chyba 5 czy 7 dni, już teraz dokładnie nie pamiętam. Więc stwierdziłam, że nie chcę powtórki z rozrywki. Tym bardziej, że idzie teraz ta delta i mówię nie. Wolę się zaszczepić, wolę przede wszystkim chronić innych, a chronić siebie i też nie narażę się niepotrzebnie na konsekwencje. O zasięgnięciu większej ilości informacji i konsultacji z osobami, które pracują w służbie zdrowia, moimi znajomymi, czy też rodzinami moich znajomych, doszłam do wniosku, że najlepszą szczepionką dla mnie będzie Pfizer i dzisiaj mam właśnie drugą dawkę. I też w takiej śmiesznej godzinie, bo 11:33, więc dzisiaj idziemy na szczepienie. Oczywiście zabiorę Was ze sobą, ale nie wiem, czy w punkcie pewnie nie będę nagrywać, bo będę tam zajęta czym innym, ale postaram się gdzieś tam na dworze do Was odezwać. Mam tylko nadzieję, że znajdę taki jakiś fajny cień, ponieważ z tego co wiem, to po szczepionce nie wolno tak za bardzo wystawiać się na słońce, więc postaram się gdzieś tam dla Was odezwać. Ogólnie to mam ochotę na kawę, ale nie, raczej nie zdążę się już jej napić, bo po pierwsze ja dzisiaj wstałam o godzinie 8, ale zanim się wykąpałam i ogarnęłam, to jest godzina 10, a tak jak mówiłam, mam o 11:30 szczepienia, a jeszcze mam trochę rzeczy do ogarnięcia, więc będzie wesoło, coś tak czuję. I nie wiem, czy Wy też to zauważyliście, ale po przerwie te klipy powitalne są zawsze takie dłuższe i mam nadzieję, że mimo wszystko to Wam nie robi. To taki mały update, co u mnie. Jestem już po drugiej dawce szczepienia, jest chwilę po godzinie 12. Jeżeli jest bardzo dziwny dźwięk, to mi proszę wybaczcie, ale zapomniałam zewnętrznego mikrofonu, więc dźwięk może być średni, ale przyznam Wam się szczerze, że dawno nie nagrywałam vloga i później miałam problem, żeby się ogarnąć, jeżeli chodzi o spakowanie. Jeżeli chodzi o szczepienie, to tutaj mam swój certyfikat, mam przyjętą drugą dawkę.
Mam nadzieję, że nie odchoruję, bo mam już na środę plany i jeżeli wypalą, to też będzie dla Was fajny vlog, więc miejmy nadzieję, że po prostu będzie dobrze, jeżeli chodzi o mój stan zdrowia. Pierwszą dawkę przeszłam według mnie dobrze. Nie czułam się najlepiej, ale myślę, że było to spowodowane ogromną falą upałów plus szczepieniem, więc mam nadzieję, że teraz nie będzie gorzej, jeszcze mnie nie rzuci w gorączkę, bo na dzisiaj, na jutro mam zaplanowane dużo pracy i oczywiście będę się starała gdzieś tam odpocząć, ale mimo wszystko, wiecie, i byłoby ciężko nic nie robić, więc mam nadzieję, że będę w miarę dobrze się czuła. Ja sobie stęcham na chwilkę na mrożoną kawę, bo dzisiaj cały dzień za mną kawa chodziła, a nawet nie miałam czasu wypić. Tutaj mam mrożoną kawę i to jest na szczęście kubek to go, więc będę mogła go zaraz zabrać do domu, bo wiem też, że po szczepieniu nie można być na słońcu, więc siadam sobie tutaj pod parasolem, tylko żeby się do Was odezwać i już zmykam. Czasami mam ochotę właśnie rozpieścić się czymś dobrym. Spróbujemy, jak ta kawa smakuje. Bardzo dobra. Trochę się do Was nazywałam, a to dlatego, że wpadła na chwilę moja siostra. I wiecie, co to jest dobry zbieg okoliczności? Kiedy dzisiaj do paczkomatu przyszła do mnie paczka i akurat moja siostra do mnie przyszła, bo przy okazji po drodze zgarnęła paczkę z paczkomatu, więc nie musiałam drugi raz wychodzić, co mnie niezmiernie cieszyło. I w normalnych okolicznościach bym sobie po prostu poradziła sama i sama poszła po tą paczkę. I nie wiem, jak Wy, jeżeli jesteście osobami na pustkę, ja mam zawsze taką to teorię, że jeżeli nie mogę pójść z kimś, kto mi pomoże odebrać paczkę, to u nas właśnie paczkomat jest takim bardzo, bardzo fajnym, oblubionym miejscu i zawsze do tego miejsca zamawiam paczki, czyli po prostu przy Lidlu. I dzięki temu zawsze ktoś tam się kręci i zawsze ktoś tam odbiera paczki. I po prostu jak ktoś odbiera swoją paczkę, to ja zdalnie przez aplikację otwieram swoją skrzyneczkę i po prostu proszę, żeby ktoś mi podał tą paczkę. I nie widzę w tym najmniejszego problemu. Nigdy też nie spotkałam się z jakąś dziwną reakcją, więc trzeba sobie po prostu zwyczajnie w świecie radzić. Kiedyś Wam nawet na Instagramie, na Insta Stories pokazywałam, że postawili właśnie przy Lidlu nowy paczkomat kilka miesięcy temu. I słuchajcie, on jest fajny, nowoczesny, ale nie można do niego podejść. Zgadnijcie dlaczego? Ponieważ jest krawężnik i on stoi na trawie i ja nie mam możliwości, żeby po prostu podejść pod sam paczkomat, więc nawet jeżeli ta paczka by była w dolnej skrzyneczce, to nie jestem w stanie ją sama wyciągnąć. Jest to strasznie przykre i pamiętam, że Was to na Instagramie bardzo zbulwersowało. Często takie rzeczy wrzucam na Instagrama, więc jeżeli chcielibyście być na bieżąco właśnie z takimi perełkami, to Was zapraszam. Staram się w miarę aktywnie prowadzić stories. Oczywiście nie każdego dnia mi się to udaje, bo wiecie, to też zależy od tego, jak się czuję, jak mam dzień zaplanowany, bo jeżeli siedzę w domu i cały dzień pracuję, albo jestem czymś zajęta, to też często zapominam o stories. Nie będę udawać, że nie, ale staram się gdzieś tam prowadzić Wam fajne treści właśnie na stories przemycać, więc mam nadzieję, że to się fajnie ogląda i też muszę się zacząć przełamywać i więcej mówić na stories, ale zawsze z tym mam problem. Nie dlatego, że się wstydzę, bo przecież od tylu lat zagrywam filmy, tylko wiecie, jaki jest problem, że ja mam krótką rączkę. Zobaczcie sami i jak ja trzymam tak telefon, to ja mam wrażenie, że mam twarz na po prostu całym ekranie i strasznie, strasznie, strasznie tego nie lubię. Zawsze staram się gdzieś tam oprzeć ten telefon, wiecie, i nagrywać jednak troszeczkę z dystansu, żeby nie była tylko moja wielka twarz, bo zdaję sobie sprawę, że to mogłoby być przerażający widok dla niektórych, więc to jest właśnie ten problem. Tak, mam świadomość tego, że mam dużo sprzętu do telefonu, ale powiem Wam, że do tej pory nie znalazłam jakiegoś super idealnego narzędzia. Już Wam tłumaczę dlaczego. Mam fajny taki kijek, który jest na Bluetooth z lampą w ogóle, ale jego minus jest taki, że choć ma on dość duże to trzymadełko na telefon, to ciężko jest tam wcisnąć telefon i zazwyczaj muszę kogoś prosić o pomoc, bo nie jestem w stanie tego zrobić. Ja nie wspomnę, bo to jest, ale taki wiecie, sobie jaki mogę trzymać daleko i wtedy mogę Wam nagrywać story, ale no, za każdym razem się kogoś prosić, to przyznam Wam szczerze, że mnie to mega irytuje. A druga rzecz, która mnie irytuje, to niestety DJI, bo tak, mam DJI OM4 i to jest świetne narzędzie. Ja broń Boże na niego nie narzekam. Uwielbiam na nim nagrywać i nagrywam na nim właśnie TikToki i nie wiem, nagrywam na nim czasem story czy live'y. Bardzo często używam live'ów, ale to, co mnie irytuje w nim, że to i przygotowanie, żeby nagrać tym sprzętem cokolwiek, zajmuje bardzo dużo czasu, bo czasami, wiecie, wciśnięcie takiego
tylko trzy modełka, gdzie sama to mogę zrobić, bo tu nie jest aż takie silne. Ale złożenie tego trzy modełka, podpięcie tego do DJI-a, wkręcenie statywu albo na ten duży statyw, albo na taki mały, który mam specjalnie w zestawie. I potem ustawienie tego zajmuje około 2-3 minut. Na przykład story nagrywam 30 sekund, więc czasami się ta skórka za wyprawkę nie opłaca. Ale muszę się przyłamać i zacząć niestety nagrywać w ten sposób, ponieważ no, chciałabym więcej mówić na story, a nie zawsze mam taką możliwość, żeby właśnie ktoś mnie nagrał, więc muszę coś opracować. Dajcie znać, jakie macie wy patenty na nagrywanie stories, bo może mnie natkniecie do jakichś fajnych sposobów. Teraz pokażę wam herbatę i wiem, że pewnie strzelam sobie w kolano, bo za kilka dni będzie premiera moich herbat w moim sklepie, ale mimo wszystko muszę wam to pokazać, bo kilka dni temu, chyba w zeszłym tygodniu, tak, w zeszłym tygodniu byłam w Lidlu i kupiłam herbatę tylko i wyłącznie dlatego, że spodobało mi się opakowanie. Tak, ja wiem, brzmi to beznadziejnie, ale taka jest prawda i nie będę wam ściemiać, że jest inaczej. I jest to herbata z Liptona i to są te piramidki i to jest herbata zielona jaśminowa. Ja uwielbiam jaśminową herbatę. Miałam swoją ulubioną innej marki, ale ta jest skradła moje serce, jest przepyszna. Zrobię wam teraz test, chociaż znam jej smak, bo już mam pół opakowania wypite, ale chciałam wam powiedzieć, co najbardziej w niej lubię. Nie wiem, czy zobaczycie, ona jest bardzo fajna, taka jasna. Pachnie przepięknie jaśminowo. I to, co lubię w tej herbacie, to, że czuć u mnie jaśmin, nie czuć zielonej herbaty. Bo ja osobiście nie przypadam tak ze smakiem czystej zielonej herbaty, jak mam być szczera. Jest przepyszna wprost. Lekko czujecie smak zielonej herbaty, a głównie czujecie jaśmin. Jest delikatna. Po prostu idealna. Dajcie znać, czy znacie tą herbatę, bo ona skradła moje serce i czasami piję nawet 2 razy dziennie, bo po prostu tak mi smakuje. Będę musiała pójść do Lidla i kupić nowe opakowania, bo niedługo mi się skończy. Ja po szczepieniu czuję się dobrze. Jedyne co to mam wrażenie, że jestem trochę taka bez energii, lekko zmęczona, więc na chwilę się położyłam, ale spałam tylko 1,5 godziny, ponieważ budziła mnie, słuchajcie, burza. W tej chwili chyba jesteśmy pomiędzy dwoma burzami, bo co prawda znowu zrobiło się jasno, ale już słyszę i widzę, że zaczynają nadciągać chmury i wzmaga się wiatr. Więc jeżeli usłyszycie dziwne dźwięki, to mi wybaczcie. W pierwszej burzy pokazywałam wam na Instagramie, na stories, przesyłkę, którą otrzymaliśmy z guzikiem. Dlaczego z guzikiem? Ponieważ było też coś dla niego, tak jakby. Zaraz wam wszystko wytłumaczę. Ale otrzymałam przesyłkę od autorki profilu Big Petards, czyli od Martyny, która tworzy portrety ludzi oraz zwierząt. I tak, jak możecie zgadnąć, otrzymałam portret. Zobaczcie, jaki on jest przepiękny. Według mnie na nim guziczek wygląda jak żywy. Mam nadzieję, że tutaj dobrze wam pokazuję i koszulka się nie odbija, ponieważ trzymam go w koszulce w tej chwili, bo nie chcę, żeby on mi się rozmazał, bo on jest tutaj malowany ołówkiem i oczywiście kupię na niego ładną ramkę i powieszę tutaj w mini saloniku, bo wydaje mi się, że będzie się po prostu tutaj przepięknie prezentował. Jestem mega, mega, mega pod wrażeniem. Bo, no zobaczcie, dla mnie guziczek jak żywy, po prostu idealny. Jestem bardzo, bardzo wdzięczna Martynie za narysowanie guziczka, namalowanie i przysłanie nam. No, to było bardzo miłe z jej strony, dlatego wam bardzo polecam jej profil. Oczywiście podlinkuję wam go na dole i tutaj wam stawię nazwę. Polecam, żeby zajrzeć, bo Martyna ma naprawdę fajne ceny. Jeżeli chcecie stworzyć w ramach prezentu dla kogoś na przykład, czy też dla samego siebie, portret swojego ulubionego futrzaka, bądź też portret kogoś z rodziny na przykład, to jak najbardziej polecam. Martyna bardzo szybko wykonuje te portrety. Jak widzicie, są bardzo, bardzo staranne. Ale byłam zaskoczona, ponieważ spodziewałam się tylko portretów w przesyłce, ale otrzymałam coś jeszcze i już wam pokazuję. Martyna projektuje również wzory na koszulki i są to koszulki z firmy Dila i Tina. I zobaczcie, jaki przepiękny wzór kaszubski. Mam nadzieję, że będzie mnie słychać, bo wiem, że ta kamera nie za bardzo współgra z folią i zawsze się wydaje, że ścieżka jest uszkodzona. Ale o, sami zobaczcie, jaki to jest przepiękny wzór. I to jest rozmiar XS. Podejrzewam, że ona mimo wszystko, ta koszulka może być dla mnie zbyt duża, bo jeszcze mam jedną, za chwilkę wam pokażę. Ale na pewno one się nie zmarnują. Podaruję je mojej siostrze, bo wiem, że właśnie ona nosi XS-ki, więc na spokojnie w nie wejdzie i będzie je nosić.
bo też nie chcę jej skracać, bo zobaczcie, po prostu jest prześliczna. Druga koszulka jest w kolorze brudnego różu i tutaj ma ona wzór właśnie takiej fajnej pszczółki. Ja może postaram się Wam zrobić przybytki i teraz zobaczycie te bluzeczki na przybytkach. Dlatego też zostawię Wam link do sklepu, bo uważam, że warto wspierać małe, lokalne firmy. Dodam jeszcze, że Martyna jest tutaj z moich okolic, ponieważ jest z Kaszub i tym bardziej jest mi mega miło, że mogę pokazać Wam te rzeczy i je polecić. Teraz możecie zobaczyć koszulki na wyszakach, gdzie Wam zaprezentuję po prostu je w całej okazałości, jak fajnie wyglądają te grafiki, jakiej dobrej jakości są te ubrania. Oczywiście zostawię Wam link również do sklepu Dila i Tina, ale tutaj to, co muszę przyznać, to to, że zobaczcie, jaki ten wzór kaszubski jest genialny. Ja tutaj oczywiście mieszkając w Radzie, bardzo często widzę wszelkiego rodzaju wzory kaszubskie, dekoracje kaszubskie i wszelkiego rodzaju inne elementy kaszubskie. I muszę przyznać, że te takie klasyczne są zawsze bardzo podobne, a tutaj jest takie nowoczesne podejście do tego wzoru i on mi się naprawdę mega podoba. I trochę żałuję, że te koszulki są duże, ale wiem, że moja siostra się z nich ucieszy. Powoli kończę swoją pracę na komputerze, więc myślę, że nie jest źle, bo jest 23:46 dokładnie. Więc mogłoby mi zejść dłużej. Na szczęście zostały mi ostatnie maile, więc po prostu szybko je wyślę i myślę, że około północy zgaszę już komputer. Dlatego przyszłam się już z Wami powoli żegnać. Niestety nie udało mi się zrobić filmu, ale cóż, mam go nagrane, więc pewnie pójdzie on potem w vlogu. Czasami tak wygląda rzeczywistość, że są sprawy pilniejsze. Tym bardziej sami widzieliście, jak wygląda mój dzień. Poszłam na szczepienie, później pracowałam, później się chwilę położyłam, żeby też nie obciążyć tak organizmu po szczepieniu, bo nie wiem jak u Was, ale u nas właśnie pani pielęgniarki mówiły, żeby dzisiaj się nie przemęczać, dużo leżeć, odpoczywać, żeby właśnie później nie było żadnych powikłań. I muszę przyznać, że czuję się naprawdę dobrze. Jest wieczór, ja nie mam żadnej gorączki, nie mam żadnych dreszczy, czuję się no zupełnie normalnie. Myślę, że wtedy za pierwszym razem to był problem taki, że było okropnie gorąco i duszno i najzwyczajniej w świecie bolała mi głowa z temperatury, wiecie, i z tej duchoty niż właśnie ze szczepienia, więc bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że mnie w nocy nie rzuci w żadną gorączkę, ale w razie czego z gorączką może montować, to jest jakiś większy problem. I co mi dzisiaj zajęło bardzo dużo czasu? Słuchajcie, jestem już naprawdę ostatniej prostej, jeżeli chodzi o herbaty. Okazało się, że etykieta, która była przygotowana, nie do końca pasuje na opakowania, bo ja Wam pokazywałam już kilka miesięcy temu taką pierwszą wersję etykiety i pierwszą wersję opakowania, ale chciałabym, żeby to wszystko wyglądało dużo lepiej, dużo profesjonalniej i wiecie, żeby to nie było takie cringe'owe, może w ten sposób to nazwę. Dlatego też bardzo pracuję nad tym, żeby te opakowania były ładne, miłe dla oka i żeby też zachęcały Was do zakupu. I niestety okazało się, że zrobiłam projekt tej etykiety, ale potrzebuję fachowego wykończenia, więc zgłosiłam się do już znanej firmy graficznej. I to jest właśnie taki paradoks, słuchajcie, załatwiania wszystkich spraw, ponieważ nie da się niektórych rzeczy przyspieszyć. Teoretycznie przecież mogłam wysłać taką etykietę do firmy miesiąc temu, jak czekałam na wpis sanepidu i na spokojnie sobie oczekiwać gotowego projektu od firmy graficznej. Ale byłam przekonana, że skoro pierwszą tylko tę etykietę udało mi się zrobić samej i była ona ok, jeżeli chodzi o wydruk, to drugą też zrobię sama. A potem jak się okazało, że ta nie pasuje, to się zrobiła taka sytuacja, kurczę, mogłam to przecież załatwić szybciej. Na przyszłość będę wiedziała, że po prostu jak coś idzie do sprzedaży, jak coś idzie właśnie na takie poważniejsze cele, to od razu wolę do grafika, zarezerwuję termin i tyle i się niczym nie przejmuję, bo podoba mi się to, jak zrobiłam wzór tej etykiety, ale jakościowo to wyszła taka pikselowa zasługa, jak ja bym to wydrukowała na opakowaniu, że nikt by tego nie kupił. Chyba raczej tylko, żeby się pośmiać, więc oczywiście takiego produktu nie wypuszczę i strasznie mnie to wkurza, bo już naprawdę myślałam, że to jest ostatnia prosta. Mam nadzieję, że w tym tygodniu wszystko uda się domknąć, przyjdzie pierwsza partia i już będzie ok, bo powiem Wam, że już ten temat mnie tak strasznie męczy, ponieważ już to trwa tyle miesięcy prowadzenie herbaty i jakby mnie ktoś zapytał, jak zaczynałam cały ten proces i czy spodziewam się, że będzie to tyle trwało, to w życiu bym tego nie powiedziała. Ale niestety trzeba się troszeczkę czasami pomęczyć, ale mam nadzieję, że Wasza cierpliwość i moja cierpliwość się opłaci, że będziecie bardzo zadowoleni z finalnego produktu i że produkt będzie się sprzedawał, bo nie będę ukrywać, że tyle pracy w to włożyłam, że fajnie, jakby się produkt Wam spodobał, zasmakował i żeby po prostu się najzwyczajniej w świecie sprzedawał. Wy byście mieli fajną herbatę, ja bym miała
po prostu satysfakcję, że udało mi się fajny produkt stworzyć i też zysk, no nie oszukujmy się, a zarobek w dzisiejszych czasach przecież przyda się każdemu, a dzięki temu, że sprzedawałabym herbatę, to robiłabym to, co kocham, więc myślę, że jak najbardziej by to była sytuacja win-win, więc mam nadzieję, że wszystko uda się ogarnąć. Myślę, że chyba powoli trzeba kończyć ten film. Dziękuję Wam za oglądanie dzisiejszego vloga, mam nadzieję, że przypadł on Wam do gustu. To był taki typowo spokojny, domowy, stary styl, nie wiem, mam jakieś takie odczucia. Dziękuję Wam za oglądanie dzisiejszego filmu oraz dziękuję Wam za wspieranie mnie na Patronite oraz tutaj na YouTubie. Jesteście niesamowici. Jeżeli ktoś chce dołączyć do tego grona, to ma linki w opisie do Patronite'a oraz tutaj może kliknąć wesprzyj koło przycisku subskrybu. Natomiast jeżeli nie możecie mnie wesprzeć, to oczywiście jak najbardziej rozumiem. I bardzo Wam dziękuję za wsparcie niematerialne, którymi Wy mi udzielacie, czyli za lajki, komentarze, subskrypcje, za obserwowanie na Instagramie, za każde dobre słowo. Jesteście naprawdę ogromną siłą napędową i to dla Was tworzę ten materiał, więc myślę, że fajnie, że Wam się on podoba. W kolejnym filmie widzimy się już niedługo. Trzymajcie się, cześć!